Cześć, witam wszystkich zainteresowanych dzisiejszą historią, tych, którzy lubią historię na faktach, oraz tych, którzy trafili tutaj przez przypadek. Ja nazywam się Iconik, a dzisiaj będzie opowieść o domorosłym chirurgu plastycznym. Zapraszam! Dzisiejsza opowieść będzie rozgrywać się w Japonii i będzie toczyć się wokół naszej głównej bohaterki Lindsay Hawker, z którą większość z nas pewnie może się utożsamiać. Była fanką kultury japońskiej i od zawsze marzyła o tym, żeby zwiedzić ten egzotyczny kraj. Niestety jej marzenia zostały brutalnie zniszczone. Sprawa stała się znana i szeroko komentowana w Japonii i w Wielkiej Brytanii przez około 4 lata. Także zapaszcie sobie gorącej herbatki albo coś z lodem. Kocyk, kotek, i zaczynamy. Tak jak wspomniałam, dzisiejsza historia będzie toczyć się w Japonii, w miejscowości Koiwa. Jak pewnie wiecie lub nie wiecie, jestem wielką fanką kultury japońskiej i od zawsze. Chciałam zwiedzić ten kraj i nie inaczej jest w przypadku dzisiejszej głównej bohaterki. 22-letnia młoda dziewczyna od zawsze chciała zwiedzić świat. Była najmłodszą z trójki rodzeństwa i pochodziła z malowniczej miejscowości Coventry, która jest znana głównie ze swojej gotyckiej architektury. I jest położona w samym centrum, w samym sercu Anglii. Studiowała biologię na Uniwersytecie Leeds i w 2006 roku kończyła pierwszy rok z wyróżnieniem. Chociaż chciała kontynuować naukę na uniwersytecie, ciągnęło ją do wielkiego świata, więc postanowiła wziąć rok dziekanki i polecieć do Japonii. Dostała tam pracę jako nauczycielka angielskiego w jednej z największych prywatnych szkół. Do nauki języków obcych, która nazywa się Nowa. Wynajmowała mieszkanie z dwoma innymi nauczycielkami z tej samej szkoły językowej. W małym apartamencie w Koiła, bardzo blisko Tokio. Młoda dziewczyna cieszyła się podróżą po Japonii, chłonąc każdy jeden aspekt jej kultury, aż do pewnego feralnego dnia, który miał być początkiem końca. Wieczorem, kiedy wracała ze szkoły językowej, na peronie metra zaczepił ją. Młody japończyk sugerując, że znają, dlatego, że jest ona jego nauczycielką angielskiego. Lindsey mówi chłopakowi, że nie kojarzy go z zajęć, ale ten jednak nie przestaje przekonywać Lindsey o tym, że jest jego nauczycielką. I tutaj nie udało mi się do końca ustalić poprawnej wersji wydarzeń, dlatego, że wszystkie źródła mówią o tym, że Lindsey wsiadła na rower. I pojechała do swojego apartamentu. Ale nie wiem, czy to zdarzyło się po tym, jak oni obydwoje weszli do metra i przejechali się jednak kawałek do tego kojuła i tam dopiero więcej wzięła rower i zaczęła jechać do swojego apartamentu. Czy było tak, że Lindsay po prostu przestraszyła się tego chłopaka na tyle, że zrezygnowała w ogóle z podróży metrem i po prostu zorganizowała sobie rower i zaczęła pedałować prosto do swojego mieszkania? Tutaj nie jestem w stanie ustalić w wersji wydarzeń, ale wiadomo jedynie tyle, że w momencie, w którym Lindsay była na rowerze, chłopak biegł za nią przez całą drogę, aż prosto do jej apartamentu. That should be a warning sign. Po tym jak pościg się zakończył, chłopak spytał się Lindsay, czy może wejść do jej apartamentu, napić się wody. Lindsay niechętnie się zgodziła, ale tylko dlatego, że wiedziała, że w jej apartamencie są jeszcze jej współlokatorki, więc w razie czego... Jakichś problemów, to na pewno i pomogą. Popak wszedł do apartamentu i zamiast poprosić o szklankę wody, poprosił jednak o kartkę i ołówek. I zaczął szkicować naszą główną bohaterkę z pół profilu. Tutaj teraz macie na ekranie. To jak ten szkic wyglądał. Chłopak również zostawił swoje dane kontaktowe, które możecie teraz widzieć na ekranie, a które są napisane właśnie na tym, na tym rysunku. I zwróćcie, proszę uwagę na e-mail tego chłopaka: to jest whitelover.hotmail. Kolejny warning sign. Chłopak poprosił więcej, żeby ta udzielała mu prywatnych lekcji angielskiego w restauracji blisko Tokio za 3500 jenów za godzinę, mniej więcej 120 zł w przeliczeniu na nasze. Dziewczyna zgodziła się. Niestety. Więc może teraz przedstawię Wam naszego drugiego y, bohatera dzisiejszego opowiadania, czyli 28-letniego Tatsuye Ichihashiego, którego w tym opowiadaniu będę tytułować głównie Tatsuya, dlatego że. Jego nazwisko o wiele lepiej mi się odmienia po polsku, ale czasami będę też go tytułować Ichihashi w odpowiednich momentach, kiedy to będzie uzasadnione. Więc Tatsuya miał 28 lat, czyli był 6 lat starszy od Lindsey, w momencie, w którym ją zaczepił. Urodził się w bogatej rodzinie, gdzie jego matka była dentystką, a jego ojciec był doktorem. Po tym jak ukończył ogrodnictwo na uniwersytecie w Chiba, był utrzymywany głównie przez swoich rodziców i dostawał od nich 100 tysięcy jenów miesięcznie na własne utrzymanie. Chłopak tłumaczył rodzicom, że bardzo chce się dostać do zagranicznej szkoły, więc potrzebuje troszeczkę czasu na to, żeby poduczyć się trochę języka angielskiego. I postanowił uczyć się języka angielskiego w domu, samodzielnie, będąc utrzymywanym przez swoich rodziców. Niestety jego samodzielne uczenie się języka angielskiego w domu nie, nie przyniosło za bardzo rezultatów, dlatego że Tatsuya nie dostał się na żadną z uczelni, po prostu nie zdał egzaminów wstępnych. Wiele osób na podstawie tych kilku informacji stwierdziło, że Tatsuya był najprawdopodobniej hikikomori, czy też cierpiał na hikikomori. To może y, tylko przytoczę, czym Hikikomori jest, tak briefly, z Oxford Dictionary. Jest to w Japonii nienormalne unikanie kontaktów społecznych, zazwyczaj przez dorastających mężczyzn. I to jest taki tylko. Skrócik do tego, czym jest Hikikomori. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to po prostu odsyłam was do jakiegokolwiek artykułu na temat Hikikomori na Wikipedii. A nie chcę się tutaj nad tym rozwodzić, dlatego że według mnie, moim skromnym, nieprofesjonalnym zdaniem, tatsuya Hikikomori. Nie był. był. on opisywany owszem jako samotnik, ale samotnik, który miał obsesję na punkcie sportu. Codziennie chodził na siłownię i przebiegał na bieżni 25 km z jakichś przyczyn. Wiadomo również, że miał czarny pas w karate i upodobanie do pełnych przemocy mank, A w momencie, w którym spotkał Lindsay był w stabilnym związku ze swoją japońską dziewczyną. Więc mi się wydaje, że to jednak nie jest typowy opis osoby, która cierpi na Hikikomori. Osoby, które cierpią na Hikikomori, zazwyczaj nie wychodzą do ludzi, nie wychodzą na siłownię, nie trenują żadnych sportów, broń Boże, nie mają kontaktów z płcią przeciwną, a tym bardziej nie są w stabilnych związkach. Troszeczkę mi tutaj to nie pasuje do końca do, do opisu Tatsui. Jak się później miało okazać, Tatsuya był już notowany na policji za napaść z rabunkiem, której dokonał na kobiecie, kiedy miał zaledwie 22 lata. Ale sprawa została rozstrzygnięta poza sądem. Więc teraz przechodzimy do opisu najbardziej feralnego dnia w życiu Lindsay, który niestety... Będzie jednym z jej ostatnich dni. Przed lekcją stacują, więcej więcej nawiązała kontakt ze swoim chłopakiem, z którym, miała, z którym utrzymywała związek na odległość, opisując jej całą dziwną sytuację z chłopakiem, który biegł za nią, kiedy ta jechała na rowerze. I to dzięki tym mailom tak naprawdę wiemy, jak cała sprawa się zaczęła. 25 marca 2007 roku o godzinie 9 rano. Wybrała się na umówioną lekcję do restauracji. Po godzinnej lekcji okazuje się, że Tatsuya zapomniał wziąć ze sobą pieniędzy. Oczywiście, kolejny warning sign i zaproponował, żeby Lindsay pojechała z nim do apartamentu, gdzie będzie mógł po prostu wyciągnąć kasę i przekazać ją Lindsay. Niestety dziewczyna zgodziła się, ale na nagraniach z monitoringu, które mam nadzieję uda mi się tutaj wpleść w filmik, możemy zobaczyć, to są nagrania z monitoringu z, z tej restauracji, ale też mam nadzieję, że uda mi się y Gdzieś dorwać nagranie z monitoringu z mieszkania Tatsui, z korytarza, bo widać, że dziewczyna po prostu jest bardzo zestresowana i bardzo zdenerwowana całą sytuacją. Zamówili oni taksówkę, kiedy dojechali na miejsce, Lindsay powiedziała taksówkarzowi, żeby ten nie odjeżdżał, dlatego że ona za chwilę wraca. I jak zeznaje taksówkarz, mniej więcej po 7 minutach, odkąd dziewczyna wyszła z taksówki, ten odjechał, myśląc, że dziewczyna po prostu się rozmyśliła. I tak naprawdę on był ostatnią osobą, która widziała więcej żywą. 27 marca, czyli dwa dni po spotkaniu, zarówno szkoła języków obcych, w której uczyła Lindsay, jak i współlokatorki zgłaszają zaginięcie Lindsay na policję. I tego samego dnia o godzinie 17.40 dziewięciu policjantów otoczyło już mieszkanie Tatsui. Policjanci widzieli ruch w oknie mieszkania Tatsui, ale światło nie świeciło się. Tatsuya widząc co się święci próbuje uciec. I tutaj te, ten opis tych wydarzeń jest troszeczkę messy, ale mam nadzieję, że jestem blisko prawdy. Czterech policjantów było na piętrze, natomiast pięciu policjantów było na dole, pilnując wszystkich wyjść i w pewnym momencie Tatsuya wychodzi ze swojego mieszkania boso, z plecakiem na plecach. Jeden z policjantów próbuje go chwycić, ale chwyta tylko za plecak, przez co Tatsuya udaje się po prostu wyślizgnąć z plecaka i zostawia plecak za sobą, jednocześnie biegnąc do windy. Policjanci nie mają ze sobą żadnego radia, także nie są w stanie poinformować tych policjantów na dole, że w ogóle taka sprawa ma miejsce w tym momencie. I niestety Tatsuya ucieka z zygzakiem przez uliczki Tokio. W międzyczasie nie ucieka tak do, do końca bosa, dlatego że w międzyczasie zakłada na siebie buty. Sportowe. Policjanci znajdują w plecaku brudne ubranie, które najprawdopodobniej Tatsuya chciał zawieźć na swoją siłownię, na której miał karnet i tam wyprać, żeby najprawdopodobniej zmylić trop, co zresztą później mu się udało, ale do tego jeszcze dojdziemy. Dlatego, że w tym momencie policjanci wchodzą do mieszkania Tatsuyi i od razu niestety uderza ich odur rozkładu. Na początku policja nie wie skąd dany zapach Dochodzi, ale okazuje się, że na balkonie tatsui postawiona jest wanna, taka przenośna wanna, w której odnajdują ciało Lindzej niestety już nie żyje. Ciało linzej było skrępowane, z jedną ręką zwisającą swobodnie. Była pokryta żwirem używanym do sadzenia drzewek bonzaj, ziemią do kwiatów i preparatami, slash solami przyspieszającymi fermentację. Oprócz tego w pokoju tatsui znaleziono Sadzonkę i łopatę, co miało sugerować, że chciał on po prostu posłużyć się ciałem lincej jako nawozem dla tej sadzonki. Co so crazy. Oprócz tego znaleziono jeszcze tony dezydorantów, które Tatsuya rozpylał po całym swoim mieszkaniu, chcąc ukryć zapach rozkładu. Ciało lincej poddano autopsji, jak przyznają sami śledczy na ciele miała śniaki wielkości jajek występowały oznaki gwałtu a zgon nastąpił poprzez uduszenie które skutkowało złamaniem karku. Jak później mieliśmy się dowiedzieć w trakcie procesu i nie tylko w trakcie procesu, o czym też będę mówić, Lindsay była żywa jeszcze przez dwa dni, przetrzymywana, wykorzystywana. W momencie, w którym próbowała się wydostać, udało się uwolnić jedną rękę, dlatego ta jedna ręka zwisała swobodnie i nie była związana z resztą ciała. Tatsuya, zauważając to, rzucił się po prostu na Lindsay, łamiąc jej przy tym kark. No i zaczyna się Pościg. Oczywiście policja od razu zaczęła pościg za mordercą, poszukiwania zostały ogłoszone na skalę całej Japonii, zaczęto rozklejać plakaty z jego wizerunkiem, pokazywano go w lokalnych wiadomościach, stworzono nawet podobiznę tatsui w przebraniu kobiety, dlatego że to jest bardzo popularny sposób ukrywania się przestępców w Japonii, właśnie przebieranie się za kobietę. I ogłoszone nagrodę finansową z budżetu państwa, która oscylowała wokół 1 miliona jenów. Natomiast po zorganizowanej w brytyjskiej ambasadzie konferencji prasowej, na którą przyjechała cała rodzina Lindsay, nagrodę tą podniesiono do 10 milionów jenów. Także tutaj brawo dla Japonii za takie odważne, mocne ruchy w stronę znalezienia. Przystępcy. Rodzina Lindsay jeszcze wielokrotnie odwiedzała Japonię, uczestnicząc w nabożeństwach żałobnych, rozdając ulotki z podobizną Tatsui i apelując wszemi wobec o złapanie mordercy. Prasa brytyjska rozpisywała się nawet o tym, że ojciec Lindsay, który był bardzo mocno zaangażowany w całą sprawę, zwrócił się nawet do jakuzy w prośbie o pomoc w złapaniu Tatsui. Rząd japoński w porozumieniu z Wielką Brytanią wyemitował nawet specjalny odcinek w... Specjalny segment w Asahi TV zatytułowany The Power of Miracle Door TV, który był właśnie poświęcony tej sprawie. A co robi Zbieg w tym momencie? No cóż, wiadomo, że w trakcie ucieczki zmienił on ubranie, o czym już mówiłam, że udało mu się zmylić psy tropiące, które oczywiście od razu zostały puszczone za tacują, ale ten zostawił za sobą i buty, i kurtkę, i skarpetki, i wiadomo, że udało mu się ze śmietnika wyjąć jakieś stare dały jakąś inną kurtkę i po prostu to było, to było ubranie, w którym uciekał ostatecznie. Następnie poszedł do budki telefonicznej. Nie wiem, gdzie w 2007 roku można było jeszcze uświadczyć budkę telefoniczną, ale najprawdopodobniej gdzieś można było w Japonii. Tatsuya próbuje dodzwonić się do swojej dziewczyny. Potem mówił o tym, że chciał zaproponować jej wspólną ucieczkę, dlatego że ta po prostu miała samochód. Ale dziewczyna na jej szczęście nie odebrała telefonu. Po całym dniu ucieczki, zarówno rowerem, jak i pociągiem, zatrzymał się w toalecie w Szpitalu Dla Niepełnosprawnych Uniwersytetu Tokijskiego. I w tej toalecie przed lustrem wpadł na genialny pomysł samodzielnego przeprowadzenia sobie operacji plastycznej w celu utrudnienia śledztwa. Najpierw wyciął sobie na żywca dwa pieprzyki, takie charakterystyczne, które miał na policzku, a które były też na wszystkich listach kończych puszczonych za nim a potem od wewnątrz próbował sobie zmniejszyć dolną wargę, ucinając po prostu część wargi od wewnętrznej strony. Nasz zbieg uciekał na północ, dobrze wiedząc o tym, że policja będzie przeszukiwać jego komputer w celu znalezienia jakichkolwiek poszlak i na pewno doszuka się informacji o tym, że Tatsuya pisał ze swoimi znajomymi, z południa o tym, że będzie się bawić w tamtejszych klubach nocnych. Jego ucieczka ciągnęła się przez prawie wszystkie prefektury. Część ucieczki nawet przebył pieszo, tłumacząc, że miała to być jego pokuta, którą nałożył na siebie. E, natomiast pytany o to, czy nie lepszą pokutą byłoby po prostu oddanie się w ręce policji, e, stwierdził, że mm, nie, dlatego że i tak policja nie zrozumiałaby jego motywów i nie zmniejszyłaby mu kary nawet jeśli ten przyznałby się do winy. No i tak jak przewidywał Tatsuya, policja szuka go oczywiście na południu, w dzielnicy Kabuki, czoło, o której więcej możecie usłyszeć jeszcze w tym filmiku. Okazuje się, że w dzielnicy dla, dla osób, które są zainteresowane nawiązaniem relacji homoseksualnych, Hości rozpoznają Tatsuya jako jednego ze swoich stałych klientów, natomiast przyznają, że już dawno go nie widzieli. W międzyczasie w prasie na całym świecie ukazują się informacje o tym, że Tatsuya rzekomo zbiegł na Filipiny, co później okazało się być nieprawdą, a japońska policja próbuje przeforsować informacje o tym, że Tatsuya najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Czego nie kupuje oczywiście rodzin, rodzina Lindsay, uważając to za taki oklepany wyt, żeby po prostu jak najszybciej zamknąć sprawę. W tym samym czasie na północy Tatsuya pomału kończą się środki do życia, więc postanawia zatrudnić się w branży budowlanej, sypiając w mieszkaniach pracowniczych. I ukrywając się pod fałszywym imieniem i nazwiskiem. Po pewnym czasie, po tym jak odebrał wypłatę, wyprowadza się bez wiedzy swoich przełożonych z mieszkania pracowniczego i już nigdy do pracy nie wraca. W tym momencie firma budowlana zgłasza go na policję, jednocześnie dowiadując się, że ich były pracownik jest tak naprawdę poszukiwanym mordercą. I tutaj w końcu policja trafia na jakikolwiek trop. Tatsui. Zbieg kontynuował ucieczkę, zatrudniając się w firmach budowlanych i również szybko z nich uciekając. Zaoszczędzone pieniądze przeznaczał na np. Na wycieczki po Disneylandzie, o czym jeszcze będę mówić, oraz na profesjonalną operację plastyczną. 5 listopada w Klinice Chirurgii Plastycznej w Nagoya poddał się on operacji podniesienia grzybietu nosa, która jest bardzo popularna w Japonii. E, oprócz tego operacji double Elite, która również jest niesamowicie popularna w ogóle w krajach azjatyckich, czyli stworzenie tak jakby podwójnej powieki, którą biali i czarni ludzie mają naturalnie, natomiast Azjaci często mają monolit, czyli pojedynczą powiekę ruchomą. I poprosił również o poprawienie swojej własnoręcznej wykonanej operacji plastycznej ust. Niestety, żeby operacja w ogóle mogła dojść do skutku, Tatsuya musiał zgodzić się na zdjęcie przed i po operacją. I dzięki temu, że Tatsuya zgodził się na te zdjęcia, policja mogła po raz kolejny wpaść na jego trop i być coraz bliżej zbiegłego przestępcy. Zaraz po operacji klinika zgłasza podejrzanego mężczyznę na policję i znowu zaczyna się pościg. Tym razem policja jest już bardzo blisko Tatsuya. Tatsuya migruje na wyspę Oha, którą w trakcie swojej pokuty odwiedzał wielokrotnie i miejsce to głównie znane jest jako dobre miejsce do nurkowania i no nie miało dla zbiega najlepszych warunków bytowania. Tatsuya mówił o tym, że zaszywał się w betonowym bunkrze z czasów II wojny światowej, łowiąc ryby, polując na kraby i węże. Ogrzewał się przy ognisku, a wodę czerpał z deszczówki, którą zbierał do butelek. I ta wspaniała wyspa, na której Tatsuya żył sobie dziko, miała stać się powodem jego ostatecznego aresztowania. Dlatego, że 10 listopada Tatsuya wybierał się na tą wyspę po raz czwarty. Natomiast ochrona statku zobaczyła podejrzanie wyglądającego mężczyznę, którego podobiznę pokazywano w wiadomościach w całej Japonii, i od razu zgłosiła sprawę do służb. Tatsuya ostatecznie został oficjalnie aresztowany. A transmisję z aresztu oglądała prawie 20% ludności Japonii. 21 lipca 2011 roku, czyli 4 lata po popełnieniu zbrodni, Tatsuya został w końcu postawiony przed sądem. Oczywiście w sądzie pojawiły się również rodzice i rodzeństwo Lindze. Obrona Tatsuya, wiedząc, że temu zostały postawione aż 3 zarzuty, i to bardzo poważne zarzuty, bo zarzut morderstwa, gwałcenia i porzucenia zwłok, próbowali jakoś ratować sytuację, prosząc o złagodzenie wyroku Tatsui, jako iż ten rzekomo miał nie planować zbrodni, zabić lindzej przypadkiem bez morderczego motywu, a po tym jak zorientował się, że dziewczyna nie oddycha, wykonać na niej masaż serca, czyli próbował ją Rzekomo ratować. Sąd oczywiście odrzucił wszystkie argumenty obrony i skazał Tatsuya na dożywocie. Ale nasz Tatsuya chyba miał jakieś lekkie zapędy narcystyczne, dlatego że postanowił odwołać się od wyroku sądu do sądu drugiej instancji. Wnosił o zmniejszenie wyroku do 20-30 lat pozbawienia wolności. Sąd na szczęście tę apelację odrzucił, twierdząc, że nie było żadnych oznak tego, że w jakikolwiek sposób Tatsuya chciał ratować życie Lindsey. I oprócz tego sam oskarżony wydaje się być nieszczery i nie wyraża skruchy. 25 kwietnia 2011 roku Tatsuya został umieszczony w więzieniu w Nagano, gdzie spędzi resztę swojego życia. Wprawdzie rodzina Lindsay apelowała o karę śmierci dla Tatsui, twierdząc, że Tatsuya nie nadaje się do resocjalizacji, ale ostatecznie zgodzili się oni z wyrokiem sądu i ojciec później, udzielając wywiadu, stwierdził, że czuje, że sprawiedliwości stało się zadość. Także rodzina Lindsay jest ostatecznie zadowolona z wyroku dożywocia. Jakie są jeszcze powody, dla których uważam, że Tatsuya miał osobowość narcystyczną? Otóż w trakcie procesu Tatsuya stwierdził, że napisze książkę o swojej ucieczce, którą zatytułował Until I Was Arrested. I zaproponował rodzinie Lindzej, że dochody ze sprzedaży tej książki w całości trafią na ich konto. Oczywiście rodzina Lindsay z zaciśniętymi zębami nie przyjęła oferty Tatsui. Możecie się spytać, co z tą nagrodą 10 milionów jenów, które zaproponował japoński rząd. Otóż nagroda została rozdzielona. Część nagrody trafiła do kliniki chirurgicznej, część do firmy ochroniarskiej z Promu, a część do trzech taksówkarzy, które również na bieżąco starali się donosić na temat podejrzanego mężczyzny, którego wozili. Ale oczywiście, jak to zazwyczaj bywa w takich sprawach, Tatsuya doczekał się swojego fanklubu. Nie wiadomo, czy to ze sprawą książki, czy po prostu swojego wyglądu, czy też nawet tylko historii, którą przedstawiano w mediach. Tatsuya doczekał się fan fanklubów na portalach takich jak Mixi czy Nichaneru, który, na których fanki rozpisywały się o całej sprawie, mówiąc o domniemaniu niewinności i nazywając Ichi czyli Tatsuya, Lordem Ichi albo Zbiegłym księciem. Na tych portalach było też sporo fantazji erotycznych na temat Tatsui, a resztę, w którym przebywał Tatsuya w trakcie procesu, już w tamtym momencie borykał się z zatrważającą ilością korespondencji od fanek Tatsui w Japonii. Japońska psycholog kliniczna Aya Matsumoto jest cytowana w artykule Daily Mail, mówiąc: Wydaje mi się, że każdy, kto pojawia się w telewizji tutaj w Japonii, natychmiast zostaje wyniesiony do rangi gwiazdy. Ci ludzie nie są w stanie lub nie chcą skojarzyć Ichi jego ze śmiercią panny Hawker. Wyobrażam sobie, że wiele z tych kobiet uważa i czyhash jego za bezradnego młodego chłopca i zakochało się w tym obrazie. Mają prawie instynkt macierzyński i potrzebę opieki nad nim. Niektóre kobiety po prostu pociąga niebezpieczeństwo, a niektóre czują się zmuszone do ratowania lub zmiany mężczyzn, którzy skrajnie naruszyli społeczne tabu. Ale nie tylko funki były zauroczone tatsuya. Jego były mentor z Uniwersytetu Chiba, również były mistrz karate, który uczył Tatsui karate i u którego ten dostał czarny pas, o którym wspominałam już wcześniej, Naoki Motoyama, Zorganizował zbiórkę funduszy na proces Tatsui, jednocześnie odwiedzając go regularnie w areszcie. Uzbierano łącznie kwotę 3,4 miliona jenów i sam mentor przyznał, że podczas całego czasu trwania zbiórki dostawał on złośliwe telefony i był nękany złośliwymi przesyłkami pocztowymi, jako że społeczeństwu po prostu nie podobało się to, że pomaga on mordercy. A co z jego byłą dziewczyną? Bo ona tak troszeczkę się przewija przez to opowiadanie, ale nie do końca wiemy coś więcej na jej temat. No to ten mentor też zdradził rąbka tajemnicy, też pewnie próbując wybielić trochę Tatsuya. Mentor wspominał, że Tatsuya był oczywiście szalenie zakochany w swojej byłej dziewczynie. Ona sama pracowała w Disneylandzie. Tak jak mówiłam, wrócimy jeszcze do tematu Disneylandu. I miał być na tyle zakochany w swojej dziewczynie, że całą swoją pracę dyplomową poświęcił architekturze krajobrazu Disneylandu. Bo jak pamiętacie albo nie, Tatsuya studiował ogrodnictwo. Czyli taką hmm, chyba właśnie architekturę krajobrazu bardziej. No ja tam nie wiem, czy Tatsuya był bardziej zakochany w swojej dziewczynie, czy był bardziej zakochany w Disneylandzie. Ocencie sami. Sama dziewczyna zeznawała podczas procesu na swoją korzyść, że nie kontaktowała się i nie widziała się w żaden sposób z Tatsuyą w trakcie jego ucieczki. Natomiast ostatni raz widziała oskarżonego w dniu morderstwa. O godzinie trzeciej rano była w jego mieszkaniu, gdzie po raz kolejny zresztą oświadczył dziewczynie, że chce z nią zerwać, jako że chce pojechać na studia za granicę. Co zresztą było oczywiście nieprawdą, dlatego że Tatsuya nie dostał się na żadną zagranicę. Uczelnie, więc najprawdopodobniej powody zerwania były inne. Dziewczyna podobno wyszła z jego mieszkania, trafiła na parking, siedziała podobno biedaczka dwie godziny jeszcze w samochodzie zastanawiając się nad całą sprawą po czym postanowiła następnego dnia wrócić do mieszkania Tatsui, żeby porozmawiać z nim jeszcze raz na temat tego rzekomego zerwania, no ale już nie udało jej się porozmawiać z Tatsują, dlatego, że pod jego mieszkaniem została już policja i całość mieszkania była zaklejona taśmą policyjną. Wiadomo, że w trakcie trwania procesu, kiedy zaznawała, była ona już w stabilnym związku z innym mężczyzną, który się oświadczył, no i byli w trakcie przygotowań do ślubu. Natomiast sama dziewczyna stwierdziła, że bardzo chciałaby się zobaczyć, jeszcze ostatni raz stacują i napisała do niego list z prośbą, czy mogłaby z nim jeszcze porozmawiać. Natomiast stacuję ja tą prośbę odrzucił. Nie podając tak naprawdę żadnego argumentu, dla jakiego nie chciał spotkać się ze swoją błąd dziewczyną. No i trzeba jeszcze dodać na koniec, że na podstawie książki, którą napisał Tatsuya, powstał również film na jego temat, który nazywa się I'm Ichihashi, Journal of a Murderer, który rodzina Lindsay skwitowała w taki sposób, że jest to film, który jest disrespectful, And an Insult to Her Memory. Sam reżyser stwierdził, że nie chciał w żadnym stopniu urazić uczuć rodziny i też film nie powstał po to, żeby tacy je w jakikolwiek sposób wybielać czy usprawiedliwać. Także to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie i powiedzcie mi oczywiście, czy słyszeliście już wcześniej o tej sprawie, czy też uważacie tak jak ja, że Tatsuya przejawiał jednak osobowość narcystyczną, którą przejawia bardzo wielu zresztą kryminalistów. Powiedzcie mi, czy też uważacie, że Tatsuya był w jakiś magiczny sposób mistrzem zbrodni, tak naprawdę, bo wszystko to, czym on zajmował się w życiu, on wykorzystał tak naprawdę w trakcie zarówno swojego morderstwa, jak i swojej ucieczki. On wykorzystał to, że trenował i trenował tylko i wyłącznie bieganie i karatę, czyli wykorzystał to, że potrafił szybko biegać w momencie, w którym postanowił uciec przed policją. Wykorzystał to, że znał karatę, przez co udało mu się pomimo swoich. Niewiel niewielki kaparytów chłopak był wysoki. Natomiast no, nie był umieśniony, ale po potrafił wykorzystać swoje skillsy, które uzyskał w trakcie uczenia się karate żeby obezwładnić Lindsay i tak naprawdę doprowadzić do jej śmierci. Oprócz tego zaplanował sobie całą ucieczkę od momentu, w którym mówił znajomym, że jedzie na południe i uciekł na północ, do momentu, gdzie w dniu, w którym postanowił najprawdopodobniej zabić Lindsay, zerwał ze swoją dziewczyną, żeby ta gdzieś tam nie ciągnęła się za nim i nie, nie próbowała kontaktować się z nim w żaden sposób. Oprócz tego oczywiście... Pisze książkę, żeby się wybielić, pokazać swoją, swoją pokutę, swoją podróż i pokazać się z bardziej ludzkiej strony. Tak samo skąd wiedział, że Lindsay jest nauczycielką angielskiego, dlaczego tak bardzo zależało mu na tym, żeby studiować za granicą. Dlaczego ta historia tak dziwnie łączy się z tym językiem angielskim, że Lindsay była nauczycielką angielskiego, a on rzekomo, chciał się uczyć angielskiego i studiować za granicą? That's just so crazy, i po prostu w tej historii jest zdecydowanie za dużo dziwnych zbiegów okoliczności, i ma się wrażenie, że Tetsuya po prostu planował tą zbrodnię od samego od, od zarania dziejów tak naprawdę macie ma takie wrażenie, od momentu, w którym zaczął trenować karatę, zaczął biegać obsesyjnie na siłowni, zaczął manipulować nawet swoimi rodzicami, którym wmówił, że chce się uczyć języka angielskiego, chociaż nawet nie próbował w żaden sposób uczęszczać na żadne kursy, bo po prostu stwierdził, że będzie uczyć się w domu. To, 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 wszystko, to wszystko składa się jakby na taki obraz manipulatora, i powiedzcie mi, że ty, czy wy też macie takie, takie dziwne odczucia w stosunku do, do tej postaci. Także to by było wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie, i oczywiście do następnego. Trzymajcie się w temperaturze pokojowej i cześć.